Dzień dobry wieczór Państwu. Dzisiaj czytam to po raz 10. Różne kosmosy będą, bo będzie książka historyczna, zbiór opowiadań, a także powieść kryminalna. Serdecznie zapraszam, Robert Kasprzycki. Na początek teoretycznie tak zwany kafar, czyli książka historyczna, ale tylko teoretycznie. Sławomir Leśniewski bowiem w książce Potop, czas hańby i sławy pokazał, że historia może być pasjonująca, ba, może być irytująco bliska, ponieważ roi się na naszych ulicach, w sadach, ogrodach i gdziekolwiek indziej od ludzkości ubranej w patriotyczne odzienia, na których widać sławę, hańbę oraz zdradę i śmierć zdrajcą ojczyzny. Polecałbym tym wszystkim panom biegającym po ulicach, sadach i lasach, żeby poczytali tę książkę i zobaczyli, jak to wyglądało w czasach potopu. Bo to, co przeczytali, czy raczej obejrzeli, bo komu się chce czytać trzy tomy, u Sienkiewicza, w tej książce okazuje się, czy też pokazuje, że nie jest to wszystko takie proste, jasne i rzeczywiście przyswajalne. Nasza historia oczywiście jest trudna, pełna rozmaitych niuansów, natomiast w sytuacji, kiedy pojawia się potop, wszyscy mają uśmiechnięte buziaki i sądzą, że Jan Kazimierz uratował Polskę, a Matka Boska odbiła się sama. W tej książce okazuje się, że wszystko to było bardzo pogmatwane, że zdrada była głównym elementem działania, że Wazowie narobili nam więcej szkód niż korzyści. Jest także Radziwiłł jeden i drugi, jest także Czarniecki, tylko ten jeden. I to, co się dzieje między rozmaitymi wojskami i tymi dowódcami i psychikami tych dowódców, w tej książce okazuje się właściwie czymś w rodzaju bardzo prywatnej wojenki. Rzecz o tyle zabawna, co wstrząsająca, o tyle faktograficznie udokumentowana, co fabularna i anegdotyczna, więc czyta się świetnie, właściwie mija ten czas z książką o potopie błyskawicznie, natomiast zostaje po nim taki gorzki osad świadomości, że nic nie jest takie piękne, nic nie jest takie jasne i ten czas, który nam Sienkiewicz wtłukł do głowy jako coś, co nas niby miało uwznieślić, był czasem naprawdę upadku. Drugi wystrzał dzisiejszego programu to Niebotyki Mariana Pilota. Pisarz znany, może niekoniecznie popularny, ale utytułowany, ponieważ jest m.in. zdobywcą Nike i postacią obecną od lat wielu w polskiej literaturze i polskiej kulturze. Książka Niebotyki, sam tytuł intrygujący jest o tyle, że nie wiem, czy są to boskie narkotyki metafizyczne, czy cokolwiek innego. Jest książką przedziwną, bo pierwsze opowiadanka są takie trochę mylące. Są to krótkie streszczonka świata, krótkie dialogi, krótkie wyimki z rzeczywistości. Ja nazwałem sobie to scenami metafizycznymi z życia prowincji, ale im głębiej w książkę, tym głębiej w coś, co się nazywa prozą, czy poetycką, czy ekspresywistyczną, czy ekspresjonistyczną. W każdym razie prozą, która nie pozostawia nikogo obojętnym, albo możesz tę książką rzucić na półkę, albo ją sobie doczytać do końca. W każdym razie zmienia ona pogląd na tak zwaną literaturę chłopską, bo czasami tak się kwalifikuje i zalicza twórczość Mariana Pilota. Bo to jest twórczość chłopska zupełnie z innego korzenia, nie kawalcowego, tylko raczej myśliwskiego i raczej kosmiczno-gombrowiczowego niż takiego po prostu, rzekłbym, ludyczno sielankowego. Bardzo dziwna książka, ale robiąca bardzo dobry chaos w głowie i bardzo dobry kosmos w płucach. Na zakończenie Sophie Hanna, Promień rażenia. Kryminał niełatwy, niełatwy zwłaszcza dla męskich szowinistycznych samców, którzy nie lubią książek o barbarach niechcicowych, przeżywających ból rozstania. Oczywiście ironicznie sobie sarkastycznie żartuję, ponieważ książka jest na inny temat. Ale rzeczywiście przez pierwsze kilkadziesiąt stron mamy do czynienia z zakochaną kobietą, której nikt nie kochanek i ona tak się miota między miłością, między chęcią pójścia do żony i sprawdzenia, co się stało. I tak naprawdę sądzimy, że będzie to jakaś mordercza opowieść o morderstwie. Okazuje się, że rzecz ma zupełnie inne dna, że dziewczyna była ofiarą przemocy i ta przemoc w tej książce ma rozmaite spirale, nakręty, zakręty i wiry. Dzięki temu, że Sophie Hanna potrafi takie rzeczy świetnie ująć i jest tak irytująca w oddawaniu, irytująco dobra tak naprawdę, w oddawaniu cudzych neuros, mamy do czynienia z takim przeświadczeniem, że nie wiemy, czy brniemy w obłęd autorki, czy obłęd postaci. W każdym razie wyłania się z tego na końcu klarowny obraz
fabuły. I wydaje mi się, że to jest na tyle sprawna rzecz, jeżeli chodzi o umiejętność łapania cudzych neuroz, że dobrze, że do końca, do połowy książki praktycznie nie wiemy, co będzie spiralą główną. Dzięki czemu książka mija jak z bata strzelił, czy z bicza trzasu. I tak naprawdę ten promień rażenia zaskakuje nas na końcu, bo wcale nie chodzi o to, co nam na początku się zdaje. Sophie Hanna, Promień rażenia. Bardzo dziwna, kryminalna książka. Drodzy Państwo, w części 10 odcinka 35, oczywiście żartuję, w części 10 serii trzeciej. Czytam to już wszystko. Jak zwykle przemknęły nam przed oczami trzy książki. Sławomira Leśniewskiego, Potop, Czas hańby i sławy. Mariana Pilota, Niebotyki, a także Sophie Hanna, Promień rażenia. Na dziś to już wszystko, kłaniam się. Zapraszam do oglądania i wcześniejszych, i późniejszych części, i bliższego przyjrzenia się książkom. Ukłony, Robert Kasprzycki. Gdyś przyszedł po raz pierwszy do Halinki, pamiętasz, żeś konno przyjechał.